temat. Chciałam was zaprosić do obejrzenia kolejnego odcinka. Będzie to vlog z życia studia. Pokażemy wam, co u nas się dzieje na co dzień. Klikajcie łapki. Nie, jakoś tak za wolno, nie? No, trochę no. Siemanko, zapraszam do obejrzenia kolejnego nowego odcinka. Tak się nazywa ten kanał. Dobra, jeszcze raz. Siemanko, siema, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z życia studia. Nasze Instagramy macie w opisie. Pamiętajcie, żeby pisać komentarze, klikać łapki w górę i subskrybować nasz kanał, bo w każdy piątek o 15 wychodzi nowy odcinek. Stary, przyjdę pomyśleć, czy przy innym. No jak chcesz, to wiesz, żeby było wygodniej, nie? A delikatnie dać to niżej i... A nie, no bo bez sensu. A niżej właśnie trochę i bardziej rozciągnąć, co myślisz? Jak go rozciągnąć? Żeby przechodziło przez całość, bo tu nam się kończyło tu przy hipisie, nie? No a chcesz na niego wjechać? Albo niżej po prostu i wtedy można wyjść dalej. No, co myślisz? Że tak? No. Wojtek, oglądałem ostatni odcinek. Dlaczego ja tam gadam takie głupoty, kurwa? Nie rób mi tego tym razem. Jasne. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. Nie stawię tego na pewno. Mała dziarka, wariacie. Małą dziarkę zrobimy. Ale jak było mniejsze, to nie było ten. Nie było widać, co jest napisane. Bartek chce. Bartek? I wywa Bartek. No, to jeszcze tutaj dół, nie? Takiego dużo robimy? Ja ci zmarzę, już wiesz mniej więcej, jakie są opcje. Ja się przejdę do żabki. Jakieś pićko. Naprawdę taką dużą? No to ty powinieneś, ja ci tylko pokazałem jakby opcje, nie? Dobrze wyszło, nie? Zajebista dziara. Dobrze, nie? To spocznie chwila. Zaraz ci przekleję sobie ten skin. Mega. Spoko? Spoko. No. Teraz tylko sobie wybierzemy jakby wielkość. Tak jak widzisz, te wewnętrzne kontury są troszeczkę grubsze, te wewnętrzne będą troszeczkę cieńsze. No i tyle, kilka kropek do okay. Filozofii, nie? Drukować? Wybieramy rozmiar? Tak. Spoko. A few moments later. Która to ma być łapka? Dobra, no, zacznę od najmniejszego. I ogólnie rzecz biorąc tak, no fajnie on wygląda, bo jest drobny, ale to natężenie tutaj tych szczegółów i tak dalej, obawiam się, że to nie będzie super trwała dziara. W perspektywie, nie wiem, 5-10 lat możliwe, że te szczegóły zaczną się delikatnie zlewać i będziesz miała troszeczkę niewyraźną tą dziarę. Dlatego polecam ją zrobić minimalnie troszeczkę większą, czyli kolejny rozmiar z tych, co wydrukowałem, czyli taki. I ten już by był dużo bardziej bezpieczny i jakby, no myślę, że też fajnie fituje z ręką, nie? No. Co myślisz? Może być. Dobra, mam jeszcze ewentualnie trochę większe, jakbyś chciała. Ale nie, tamten miękki. Za duże, okej. Okay. Czyli coś takiego by było dobrym kompromisem. Tak. Zajebiście. To odbije tylko... Chcesz sobie zobaczyć tak dużą serkę jeszcze? No, jest okej. Okay. Gra, nie? Dobra, zrobię ci kaleczkę i zaraz odbijemy. Okej. Okay. Run like I don't got an estate. Yeah, run it up. Yeah. Went from MIA to LA on the run like I don't got an estate. Yeah. I went from LA to the A on the run. You can tell where I stay. Yeah. Counting all this paper, I chase no sleep. Call me jet lag, baby. Yeah. Counting all this paper, I chase no sleep. Raz to dopiszę i będziemy tam dogadywać. Co tu się wydarzyło? Nic istotnego, chuj, to tak leży od rana. Fajne. I teraz tak wypierdala jak ten. Jak on się nazywał? O k***a, jesteście cały. Konrado. Konrado, o właśnie. Przepraszam, jesteście cali? Tak, jeszcze przy gotyku jak nie usuniesz poprzeczki przy V, to masz debil. Fajnie by było. Znaczy, dla nas fajnie, dla Barka trochę mniej. Wszystkim opowiadać, że idziesz na ktań, żebyś miał taką zajebiście widoczną dziarę, że ta dziara podkreśla wszystkie twoje k***a cechy i w ogóle. Razem z domu, że masz debil. No debil k***a, jak ja tak co zrobił? Tak pasuje, pasuje. To się pasuje, debil jebany. No ale też tatuator, który to dziara, to umówmy się, że k***a musi naprawdę nie mieć sumienia k***a, robiąc taki tatuaż. Nie, kiedy on się orientuje, jak robić zdjęcie. Tak, jak wypełni. Ta. A jego później linia obrony jest no taki był w 3000. No. Sarenko, czas na komedię. Czas na ten zabawną część odcinka. O, ludzie, zjadło.
biorąc pod uwagę to, co zrobiłeś z moimi wypowiedziami w poprzednim odcinku. Nie wiem, czyli, że tak się zaczęła nasza przyjaźń. Przynajmniej już wiedziałeś, że możesz się po mnie spodziewać wszystkiego. A na pewno nie trzeźwości. Na pewno nie trzeźwości. Moja mama nie odbiera ode mnie telefonu, bo myśli, że jestem patologicznym alkoholikiem. Kurwa, nic ci nie powiem. Nie wiem, czy cię to dziwi, ani widzów. Ja nic nie majstrowałem przy tych dialogach. No. A mógłbyś powiedzieć, że masz kamerę włączoną? A wiesz o tym, że dostałaś komentarze, że masz zacząć tańczyć na TikToku, prawda? Nie widziałam. A, to powinieneś spojrzeć. Tak? Musisz dotrzymać teraz obietnicy i zacząć tańczyć na TikToku. Jezu, to jest coraz więcej, czy mi się wydaje? No jest. Ja cię stąd nie ściągam. No psz, kurwa, ty stąd nie zejdziesz. O kurwa, rzeczywiście. O kurwa, rzeczywiście. Nie, to są kamery. Wiecie, to po czym chodziłam, to jest zabytek i mogę iść za to siedzieć? Tu byliśmy w fajnej kamienicy kiedyś, nie? Tak, chodźmy tutaj. To tu. To tu. Patrz jaki ten. Art Street. Jo, to... No nie, no to jest tu chyba. Nie, w drugiej stronie. To, a to nie jest tu? Nie. Pani w myszce pogada, ale zajebisty duży balkon. Pani w myszce, to ostatnio kazała mi włączyć przez kamerę. Serio? No. Drzwi ci kazała zamknąć, a nie kamerę wyłączyć. A, no może. Ja p***dolę. Pani, wchodzisz do papierniczego, pani. Proszę wyłączyć tę kamerę, tu jest za dużo papieru. No to pokaż, co tu kupiłaś. Jo. 3 złote. A co to tak, jest? Ale musisz powiedzieć, co to jest. Naklejki Hello Kitty. Ja mówię tak, kurde, nie wiem, czy brać. A pani tak, po złotówce. A ja... Wszystko. Fajne. Obkleję sobie notes. Dzięki, że mi kupiłeś. Nie ma za co. Potem. To jest tutaj ta brama. Chcesz tutaj iść? No. Dobra. Zajebiście tu jest. Jak w domu. Niezłe miejsce, ma co? Właśnie. 30 lipca w Poznaniu, w Świętym Spokoju, przy ulicy Świętego Wojciecha, odbędzie się 3. edycja Art Before'u, którą organizuję razem z Wojtkiem Drobińskim. A czym jest Art Before? Art Before jest to melanż, wernisaż, ogólnie łączy ludzi i sztukę. Będą się wystawiali osoby, które niektórzy mogą znać, będą całkiem randomowe osoby, ogólnie może zgłosić się każdy, nie każdy zostanie wystawiony, chociaż zazwyczaj staramy się tak zrobić, żeby każdy mógł. No i co kochani, bierzcie ekipy i wpadajcie 30 lipca do Świętego Spokoju po godzinie 17, tam na 17 chyba to robimy. No i jazda, odpalanko przy sztuce będzie. Super! Wbijajcie na Instagram Art Before Poznań i tam macie wszystkie info. Albo do Wojtka na Instagram, albo do mnie. Ale się cieszę! Do zobaczenia, Sarenko, 30. Do zoba. Dam ci, Krzysiu, jedną, nie martw się. O! Patrz, możesz to... Ja ci wybiorę zresztą. Na rower przykleję. Dobra, może być tak. Dam ci 3 propozycje, dobra? Dobra. I będą takie adekwatne jakby, wiesz, do tego, co... Do ciebie. To. Boże, możesz nie ten, nie podpowiadać. Ważna sprawa. No jeden wybór masz prosty raczej. O Boże, dla ciebie wszystko jest takie proste. Powiem ci jakie. Ten, no. Nie? No. Albo ten. No. Bo Krzysiu często dziara to. Albo... Muszę się iść normalnie. O, właśnie ci to, a mój taką ziarkę nie zrobię. Dziewczynek Hello Kitty w jednym, to jest to, czego potrzebuję. Okej. Okay. Tą na rower się naklejam. Dobra. Tą dostaję, bo wzorki takie robisz z palmą. Mm. No i tutaj klasyk ze swoim serduszkiem po prostu. Ja chcę tylko ten z rowerem, na rower. Dobra. Mogę iść już nakleić? No nie. Jezus Maria! Ojciec poleciał! Ale wieje. Tutaj? Na brudne? No chyba nie. A ty tu siłaś? Tak. Zajebiście, co? Zajebiście. Myślę, no. Że Krzysiowi się spodoba. Mógłbym w ogóle zrobić niespodziankę taką, a nie mówić. Mu zdjęcie zrobić, pokazać. Dobra. Zrobiłaś? Dobra, chodź, zobaczymy reakcję Krzysia. Kurwa, no i... Naprawdę, szanuję, dziękuję bardzo. Ładnie, nie? Zajebiście. Zajebiście, takie fajne szprychy miał. Takie z koralikami. Ja zawsze chciałam mieć takie szprychy, ale nigdy nie miał. Ja ostatnio widziałem takie koraliki, co zaczepiasz i kurwa świecą, bo są LEDowe. Zajebiste. No, za moich czasów tak nie było. Nie muszę, zmazujemy. Nie, myślę, że czegoś nie dorobić jeszcze.
bo tak tutaj mi jest najbardziej pusto, wiesz? Jedna coś się rzucało, że to wiem, że to właśnie daje, żeby tak było mniej czytelne. Bo to tak na początku wygląda takie małe T, później jest to i później, znaczy ja wiem o co chodzi, nie? Ale tu jest tak strasznie to, no, tu jest tak on gra w World of Time. Was for sale, I might buy it all. Don't wanna put in work, now you just wanna ball. Got Louis bags with no money in them. Bigger the lie, the harder they fall. Chyba tą generatorową. Spoko. Mhm. A poszukać jeszcze jakiejś innej, czy ta ci odpowiada? Ta jest spoko, chyba że naprawdę znalazłeś coś takiego. Ale no, w sensie też myślałam, że coś zbliżonego do takiego właśnie pisma, wiesz, komputerowego, a la maszyna, coś takiego. No, no, no. To jest kurier chyba, ta czcionka. Mogę ci... No. No. Mogę ci coś zbliżonego jeszcze no, ewentualnie, pokazać? Tak do porównania możemy. Coś. Spoko. Powiesz widzom, po co idziesz do Żabki. Kurde, pójdziemy do tej Żabki, a ja ten... Aj, trochę przywołam zrobiłam dzisiaj znowu. Czemu? Co zrobiłaś w Żabce? No bo była otwarta. No. Terminal działał, nie było tych hitsów, co chciałam i znowu powiedziałam, a tam... Co powiedziałaś? Serenko? Że nic w tej Żabce nie ma, że nie można tam zrobić zakupu. I powiedziałeś, że p***ne. Do tej kasierki? Naprawdę? Nie wiem, co to jest. Teraz też nie powiem. Tak. Co zrobiłeś? Byłeś dziurę. To wpadłem ręką. Generalnie całą końcówkę, jak dzieraliśmy, to wpadłem tam po ślady. Wojtek, tu się nic ciekawego nie wydarzy. Chyba ewentualnie to, że nie wiem, nie mam mojego kosa. Dum, 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 dum. Widzisz? Jest akcja. A jednak. A co znaczy 4-2-0? Nie mam pojęcia, ale zajebiście, że wygoliliśmy tyle nogi. T20. To jest T20. Grałeś kiedyś, wariacie, w World of Tanks? Wiesz co to jest w ogóle? Nie no, zajebiście, fajnie. Nie, i czołg robimy na gala, nie? Ale zamalujemy to, tak? Jakby to zrobić same literki i cyfry. Może Wojtek zamaluje to. No, dodam ci już czołg od razu. Teraz na pewno nie będą mnie trzepać, no. A co, czołgiści to jesteś k***a w dealerze, czy co? No, jakbyś miał wskazać jedno słowo w języku polskim, które cię bawi bez powodu, co to by było za słowo? Upupiacz. Jak? Upupiacz. Jest takie słowo? Tak. Co to znaczy? No to k***a patrz. A to jest jakiś slang? Nie. Ty, no nie znam tego słowa. Upupić, ośmieszyć kogoś, zaszkodzić komuś. O k***a. Wow. Nie, ja po prostu obserwuję na Instagramie profil codziennie inne słowo. Czy moja twarz się wyłucza? Połóż się tak. Dobra. Ej, mogę ja też pokazać jakieś 4-2-0 moje? THC. Nie wiadomo, czy dziczy znaczy THC, czy ten. Czekaj, tu Aikosa schowam, powiem, że może Aikosy jaram, a z THC pisze. To już czekaj. Jest koniec. No i jak wam się podobał odcinek? Czekam na info w komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco, klikać łapki w górę i nasze Instagramy macie w opisie. Czy co tam chciałam powiedzieć?